Siemano widzowie, witam was w kolejny odcinek z gry Hitman. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Możecie zostawić lajka i wpaść na Twitcha, tak na dobry początek. Ja klikam kampania, sezon pierwszy. A przed nami co właściwie jest? Klub. O, klubik. Przerywnik firmowy przypadkiem wczoraj odpaliłem, ale to pewnie widzieliście na samym końcu. Także przerywnika nie będzie na samym początku, jak to zazwyczaj ma miejsce, tak mi się wydaje. No ale był wczoraj, także chyba i tak gituwa wszystko. Bierzemy sobie wytrychy, bo wydają się wytrychy chyba najlepszym wyposażeniem, jeden wytrych. Wczoraj chyba uratował mi dupę, z tego co pamiętam. No i może ładunek burzący? Garota. Wydaje mi się, że ładunek burzący albo strzykawka. Albo ta garota. Dobra, weźmy garotę. W sumie nigdy nie używałem garoty. Przemyślmy do naszej skrytki. Karabin strzelecki, taki snajperski. I słuchajcie, muszę zobaczyć, czy wszystko się nagrywa z tego względu, że powiem wam, wysiadł mi niestety monitor przed chwilą. Urwało się wejście od monitora. Będzie trzeba załatwić nowy kabel. No więc niestety nagrywam na jeden monitor, nie mam drugiego monitora, jest on wyłączony w ogóle z obiegu, także czuję się mega dziwnie, ale też mega jakoś tak chillowo się przez to czuję. Czy jakbym w ogóle nie nagrywał, tylko sobie grał w grę. Bo tak zawsze na lewy monitor patrzysz, wiesz, czy coś się nagrywa, czy dobrze jest wszystko, czy nie ma, czy masz nadal miejsce, czy nie masz miejsca, czy wszystko... Czy wyglądasz dobrze, czy dobrze jest ułożenie kamery, czy dobrze jest dźwięk. A teraz szczerze mówiąc, Bangkok 47. Ken Morgan has booked the Queen Suite, but has yet to check in. Nie mam nawet jak. You'll find him in and around the restaurant. Oddly enough, Jordan Cross seems completely unaware of his presence. Cross and the class have set up a recording studio in the Emperor's Suite on the third floor. Private security around Cross and his entourage is highly capable. Still, I'm sure you can find your way into his inner circle. After all, today is Jordan Cross's 27th birthday. The age when rockstars die. Good luck, 47. O kurde, w wieku... Prawie, ja mam 22. Ej, jak to umierają? Przecież to jest początek życia dopiero, prawda? Pewnie, że prawda, dobra. Zlikwiduj Jordana Crossa. Gdzie oni się tak mniej więcej na mapie znajdują? Tam jest jeden gościu. A drugi, nie mamy zielonego pojęcia. Witam, cześć, cześć, ale w ogóle to jest kurwa ładnie. I ocie gryncy. Powalona jest ta gra, ja mam wszystkie ustawienia na maksa. Bardzo jest ładne, jeszcze nagrywam w 2K. No, powiem wam, 3070 daje radę. Polecam tą kartę, całkiem solida. Okej, okay. Generalnie miałem... zapomniałem, że miałem te możliwości zobaczyć, znaczy ja widziałem te możliwości, możemy go utopić, możemy mu zatruć tort. To moja impreza. Zabójca robaków? Nie wiem, weźmy zabójca robaków, brzmi nieźle. Ale ja bym chciał zrobić coś efektownego i efektywnego jednocześnie w dzisiejszym odcinku. Patrzyłem wczoraj na te możliwości, ale kurde, już zapomniałem. A tu raczej nie będziemy mieli nie możliwości, tylko... Wyzwania? Aha, będziemy mieli, mogę sobie na bieżąco tu sprawdzić. O kurde, dobra. O, dosłownie, o kurde. O kurde. Zabójstwo, o kurde. Ta, właśnie, kokosem możemy go zabić, to pamiętam. Zlikwiduj Jordana. Ale to chyba będziemy musieli mu rzucić w głowę ten kokos. To nie wiem, czy chce. Orła cień możemy go właśnie zrzucając na szklany dach zabić. Ale tutaj generalnie nie ma jakichś mega wybuchowych wyzwań, że tak powiem. Korzystając z karabinu, możemy go zabić, zatruć tort. Śpi, kochanie, śpi. No nie ma nic takiego mega wybuchowego. Także nawet jeżeli bym chciał chyba coś tu zrobić, to nie będziemy mieli takiej okazji. Tak mi się wydaje. W ogóle jakie fajne motyle. Zajebiste są takie wielkie motyle. Chociaż pewnie jakbym zobaczył takie, jak leci na mnie, to bym się zesrał w gacie. I spanikował. Mam nadzieję, że też głośność nie jest za głośna, generalnie. Myślę, że jest to odpowiedni moment, żeby to sprawdzić, bo ja nie widzę nawet na pasku, czy jest za głośno, czy nie. Pytę się wydaje, tylko teraz sobie uświadomiłem, wiecie, jaki będzie problem? Że jak dzisiaj zrobię streama, to ja nic nie będę wiedział, co się dzieje na tym streamie.
Czekaj, ja ustawię kurczę głośność. Będzie to trzeba zrobić w jakiś bardzo sprytny sposób, limiterem najwyżej. No, nie fajnie, że tak. O kurde, tu chyba nie mogę być, prawda? Właśnie chyba niekoniecznie. A czemu oni mnie. Czemu nie mają tak, takie kropki na sobie? A, że byłem w niedozwolonym miejscu, dobra. Ty, byłem, ale tam był przecież solo gościu, możemy go zabić. I jąknąć mu w strój. A, no sorry, sorry, wariacie. Co się dzieje? Wszystko luz, no, wszedłem w nie w to miejsce, gdzie trzeba, no o co chodzi? Nie rozumiem, czym problem jakiś większy. No co tak patrzysz na mnie, kurwa? Jaki problem masz, gagatku, co? A i tak bym szedł tu z powrotem. Dobra. Tu byśmy... O, proszę, co to? Widzę, mam laskę, ale ja bym cię obezwładnić chyba ciężko. No jednak niekoniecznie. Tylko ukryć ją będzie już ciężej. Musielibyśmy do tamtego... Albo tutaj za rogiem będzie też dobrze? Chciałem do tamtego pojemnika. O kurwa! Dobrze, że się nie zorientowała. Ty, to po co ją zabijam? W sumie bez sensu jednak. O! Dobra, tu możemy się przekraść, a tu w ogóle mamy jakiś pomysł. Grafik. O kurwa! Dobra, pyk! Spokojnie, nic się nie dzieje. Odkryto możliwość. Zdobam przebranie technika. Już zdobywam. Tylko trzeba ją zaciągnąć w takie miejsce, żeby nikt się nie zauważył. Bo chyba tutaj niestety pojemnika żadnego, w której jej ciało moglibyśmy schować. Nie ma. O kurwa! Przepraszam panowie. Łe, nie było nic. Naprawdę, przysięgam. To nie ja tu byłem. Przeskos. Ale chujoza. No i dupa. Dobra, jednak frontowymi wejdziemy. Właściwie nie jej ciało schować, tylko ją, bo ona jeszcze przecież żyje. Także to nadal ona. Tu? Mogę wejść? No właśnie. No właśnie nie mogę. I to jest gigantyczny problem. Potrzebujemy stroju. Nie mogę, prawda? Tu nie możemy wejść, ale tu możemy. Musimy zdobyć przebranie w takim razie. No przebranie generalnie jakiegoś strażnika albo gościa, co pracuje tutaj. Tutaj co jest? Czytnik kart. Okej, czyli tutaj raczej też nie wejdziemy. Tego nie znokautuję tutaj przy wszystkich. Tutaj też nikogo nie za duże z ochrony. Nie obezwładnimy. Tutaj raczej nie powinniśmy wchodzić, tak jest. Pojawiła się możliwość. Oj, sorry, sorry. O, ale problem, nie? Niezły goście. No gadaj, gadaj. No gadaj, ja mam wi... No. Odkryto możliwość. Czy chciałbym ją śledzić? Na razie chyba niekoniecznie, ale warto... Warto, jak już odblokowaliśmy taką możliwość. Znaczy, jak już odblokowała nam się jakaś rozmowa do podsłuchania, to chyba warto ją generalnie podsłuchać, tak mi się wydaje. Tam jest w ogóle nasz cel.
Czy ja mogę tam do niego pójść normalnie? Wydaje mi się, że chyba tak. Sir. Okej, łazienka. Laska jest tu. Tutaj. Niestety nie ma żadnego policjanta. Jest jakiś randomowy ziomo, ale to mi akurat nie pomoże za bardzo. Jak skoczę przez okno, to się wydam podejrzany? Chyba Gucci. Tutaj? Pewnie niedozwolone miejsce, co? Zostałem nagrany przez kamerę. Też niedobrze. No potrzebujemy tego stroju, wydaje mi się. Dobra, i podmianka. Pyk. Podniosę, pyk, przeciągnę ciało. Będą widzieć? Proszę nie. Wyrzuć. S. Dobra, mamy to. Oj, siekierę, mogę siekierę? Mogę nosić siekierę. Albo mu przyfasolił z tej siekiery, ale... Niestety. A co niestety, kurwa? Sportowy przyfasolenie z toporka. Wow, man! Holy shit! Ciało znaleźli! Ale... Jocie krince. Dobra, gdzie mamy się udać w ogóle? Mam zdobyć przebranie... Technika. Albo możemy iść bezpośrednio do mojego celu. On co tam chodzi? Dobra, chodźmy po to przebranie technika. Zobaczymy, co to da. Nie do końca rozumiem, co... Jaką mam to możliwość w sumie? Oj, widzę gościu biegnie. Co w jakim mogę być? Pokaż to. Okazja na opróżnienie studia według harmonogramu apartamentu. Cesarski ma zostać sprowadzony przez technika dezynsekcyjnego. Na jego prośbę menadżerka hotelu wyprosi wszystkich ze studia. Sugeruję ci znaleźć tego technika. A, i wtedy na przykład zatrujemy gościa. No racja. O kurde, to teraz... Ojojoj, to teraz wszyscy wiedzą, kim jestem. W sensie... Lipa trochę, nie? Trzeba wczytać, no nie wyszło. Dobra, może nie zabijajmy tą tutaj niewinną osobę, bo oni znajdą ciało i będą biegać. Znaczy zaraz taki niewinny, no. Śpi w robocie. A w robocie wiecie, co się robi? Pracuje. Czy tam w pracy. Robota jakieś brzmi, kurwa. Dziwnie. Nie lubię takich słów. O, bookswat. Czyli to właśnie do czyszczenia karaluchów. Ciekawe. Co tu mamy na przykład? Środek owadobójczy. Trutka na szczurę mogę podnieść, ale środka owadobójczego już niekoniecznie. To by było nielegalne zachowanie. A tego byśmy nie chcieli w takim razie. Musimy zdobyć ten strój, tylko... Tylko nie do końca wiem, kurczę, jak. Tutaj też nie wejdę chyba. A wejdę sobie. No dobra. To mogę w ogóle tu być? A mogę. Tutaj jest, co jest? Mogę się przebrać jako pracownik hotelu. Mogę zbadać. Coś tu się dzieje też. Tu jest szafka do chowania ciał. Siekiera, to już mamy taką siekierkę. To możemy chyba wyłączyć światła. No my chcemy, oj. My chcemy się, oj, już widzę, gdzie, do góry udać. Tylko nie, tu nie ma schodów żadnych, nie? Są po lewej stronie, tu i w lewo powinny być schody. Dobra. Zajebiście też wymanewrowaliśmy tych dwóch ziomków, co tam stali. Dobra, i ten ziomuś jest tam na osobności, także powinniśmy sobie z nim w miarę, kurczę, sprawnie poradzić. Co to jest? Młodyk. Możemy wziąć. Smotka, jeszcze nikogo chyba nie zabiłem. Tutaj nie. Gdzie mój ziomo? O, stoi. Trzeba ostrożnie. A on nie jest solo. Chief, believe it or not, I've done this before.
No. Idź, kiedyś pra... O, pracowałem w takiej samej... w takiej samej masce. No, jeden do jeden. Nawet nie wiem po co mi była ta maska, ale... bo coś była. Przeciw jakimś środkom. Znaczy, ja muszę jego przebranie wziąć, tylko... Tylko wydaje mi się, kurwa, że może być problem. Oj, on będzie wiedział, kim ja w ogóle jestem. Ja bym zrobił coś takiego, żeby oni się nie zorientowali. Wyłączyłby mi to, oni nie będą wiedzieć, co się wydarzyło. A, w ogóle ma to w pizdzie. Kurde, niefajnie akurat. Czy się nie zainteresował? Monetkę? A, przecież możemy używać monet, tylko ja nie mam żadnej monety. Nie wziąłem monety, wziąłem wytrych. Nie mam monety. Ale by się przydało, byśmy sobie tu rzucili monetkę. O, ale by było zajebiście. Ale może ten technik w końcu pójdzie odcedzić kartofelki. Kurwa, no gdzieś idzie, ale... Okej, idzie z obsługą hotelową. Nie wiem, gdzie w takim razie schowam jego ciało. Ale... Jakoś to ogarniemy zaraz. Gdzie mogę schować ciało? Oj, widzę, idzie, widzę. Chodź tu. Zawsze zapominam, że shifta nie można tu klikać. Wydaje mi się, że tu jest pojemnik na schowanie ciała. Pusty. Damy radę? Damy. Pyk. Witam. Szkoda, że niestety nie miałem tego właśnie. Że nie miałem monety, ale i tak wyszło dobrze. Trochę się pobrudziło krwi, ale chyba jakoś nikt nie będzie miał większych pretensji. Czy ktoś tu w ogóle... O, ty idź, a ja ciebie... Ojojoj. Piękna sprawa, nie? Jakie poszukiwania? O kurde, on się zorientował. Nie, co się wydarzyło? Nie wiem, ale muszę go dojechać, nie? Żeby on tu nie wpadł na jakiś kurwa pomysł. O, Jesus. Nie, spokojnie. Spokojnie, panowie. Nic nie widzieliście. Nie. 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 Kurwa, szybko chodź. No i chuj, teraz już wszyscy słyszą. A plan był, ale nikt nie wie, jak wyglądam. No i chuj. O, cię kryńca. Taki był kurwa plan dobry. Po moim genialnym planie. Kurczę, ja nie mam zapisu, nie? Dobrze, że się samemu zapisało. Dobra. To jest zapis przed 2 minutek. Będzie dobrze. 23 minuty już gameplay jest. Trochę dużo, ale damy radę. No, ja jestem strasznym dzbanem, ale generalny plan był dobry, mi się wydaje, że dobrze nam poszło. Tylko oni tu chyba znaleźli krew, mi się wydaje, nie? Czy coś takiego, że to musimy kurwa jakoś inaczej zrobić garotą. O kurczę, oni to słyszeli pewnie, co? Słyszeli to? Nie, chyba gidys. Chodź tu. W takim razie. Coś tam chyba słyszeli, ale generalnie jest git. Prawda? Nikt tu chyba nie idzie. Ta kamera. Ta, ją się trzeba pozbyć jak najszybciej. To trzeba pik. Dobra. Nikt tego za bardzo nie słyszał. Wybierzmy sobie garotkę. Przecież garota to nie jest dobry pomysł. Ojojoj, kurwa. Proszę pana, proszę się otrząsnąć. To nie tak na co... To nie jest to, na co wygląda to. Szybko. O co chodzi? What the hell, man? Jestem pracownikiem hotelu. Jest tu jakieś miejsce na ciało? Do szafy ich, kurwa. Szybko. Trochę zauważam krwi, ale pomyślą, że ktoś miał, nie wiem,
chłodne dni, będzie dobrze. Chodź tu. Pyk. Dobra. I dawaj mi się, przebierz się za technikę. No ale perfekcyjnie zrobiona misja. Tylko teraz na dół, żeby oni tą krew nie znaleźli. A i chowaj broń. Jak tu się chowa broń, pyk, dobra. Git, czy ja tu mogę sobie chodzić na ludzie? Chyba tak. Dobra. I teraz my chcielibyśmy się udać gdzie tak naprawdę? Do góry, tylko ja nie wiem, czy ja tu mogę chodzić, bo tutaj jest ślady krwi, więc... No i coś tu mi ktoś szepta. Kurczę, zapiszę, bo nie wiadomo, co się zaraz wydarzy. Coś kara, żeby się ktoś obudził. Wake up, man. Wake up. Dobra, i musimy przejść na drugą stronę. Jo, pyk, dobra. I do naszego szefa. Aha, czyli my nie do szefa jednak idziemy. W ogóle jak było napisane klub 27, to myślałem, że trochę inny klub, ale dostaliśmy taki. A gdzie jest taki klub, wiecie, z tańcami, z paniami, z mężczyznami? Nie ma. Mogę tu wejść? No nie mogę. Kurczę, czyli ja mam zdobyć butle z tym owadobójczym środkiem, ale tak, żeby mój tamten ziomo kurwa nie zauważył. Przecież to jest niewykonalne, mi się wydaje. Nie wiem, skoro gra tak każe, to musi być wykonalne, ale... A mogę się tu skradać? Co? Co ty gadasz w ogóle? Zapytali mnie, czy... czy już mi przeszło po dragę. Czyż dragi przestały działać? No generalnie jest problem, przydałaby się moneta. Morira. O! I my sru, i my cyk. Podnieś. I elo. Dobra, mamy to, piękna sprawa. I teraz musimy porozmawiać z menadżerką hotelu. Tylko po co mi te środki? Co mogę zrobić? O kurwa, mogę nim zacząć... Jak w GTA? GTA San Andreas? Psikać? Oj nie. Przepraszam, przypadkiem wypadło mi z ręki. GTA miałeś na przykład taki spray i mogłeś psikać w ludzi. Śmieszne to było. I ich zadusić, tak. No halo? No po... nieźle, nie? Back off do mnie, rozumiesz? Szmulec. Especially not with young Master Cross on his way down. If any of those toxins get into the valley, gas the whole atrium. Understood, ma'am. Yes, hello, this is the manager. I am so sorry to disturb you. Oh, the pest exterminator. He needs to inspect the Emperor's suite now. Could I possibly ask you? Oj, poszukiwania, co znaleźli. Please join us in the atrium for refreshments. I promise it won't take long. Poczekaj, aż Krop z ekipą zjawi się w atrium. Wychodzą z apartamentu, czyli gdzie oni mają się zjawić? W sumie żadnego pojęcia nie mam. No i idzie tutaj, ale takie zabicie go wywoła totalną kurwa panikę, to że... To jest Ken the Brick Morgan, lawyer and corporate fixer. No nie, no nie możemy mu po prostu w łeb strzelić, no nie ma takiej możliwości. Znaczy jest możliwość, no możemy tak zrobić, ale ja bym chciał to zrobić jakoś finezyjnie, szczerze mówiąc. Dobra, czekam aż Cross z ekipą zjawią się w atarium. Średniego pojęcia nie mam, gdzie jest atarium i kiedy oni się tam kurczę zjawią. Możemy sobie kliknąć na mapę, ale to też mi jakoś chyba za dużo nie da. Tu w ogóle jest tyle poziomów, a my jesteśmy na pierwszym. A ten Cross jest na czwartym. To może idźmy do góry do niego, co? On się też porusza, widzę. Czy on schodzi chyba do nas windą albo coś takiego.
No schodami generalnie. A, chyba schodami. Bo to jakieś generalna ewakuacja tak zwana jest. Mogę, będę go tu widział? A, no, generalna ewakuacja jest. Hello. That is Jordan Cross, revered and reviled in equal measures. A ty to kto? Should we all be wearing gas masks? DJ. Dobra, czyli generalnie my czekamy na to, że on zejdzie na dół. Top się w otoczeniu. Myślę, że butelkę mogę i oniknąć. No to na razie ja bym może pozwiedzał sobie, co tu się dzieje. O kurwa. Pojawiła się możliwość. Uwolnij gaz. Gdzie mam uwolnić gaz? Moje pytanie jest. Mogę zatruć tutaj tego, nie? O, posmaruj. Tort urodzinowy. Co znaczy posmaruj? A, trutką na szczury. O czym ty gadasz, wariacie? Wszystko w porządku? Tylko... Nie no, jak who the hell? Ziom! Dobra, ja mam gdzieś uwolnić gaz, tylko... Nie wiem do końca gdzie, nie tort urodzinowy, tylko oczywiście to chcę zaznaczyć. Problemy ze szkodnikami, nie, możliwości w ogóle kliknąć. I tutaj chciałbym zaznaczyć oczywiście zabójca robaków, tak, śledzę to. Według hormonogramu zdaje się, że właśnie przeprowadza dezynfekację na... Na czym? Na piętrze czy na parterze tam było napisane? Na parterze? To chyba niedobrze, że ja na samą górę idę. A ja nie mam gdzieś zaznaczone? A mam zaznaczone, gdzie mam ten gaz kurwa uwolnić. Nie widziałem tego, bo to w jakimś takim strasznie głupim miejscu. Dobra. Co ty chcesz? Już przestaję biec, normalnie, wariacie. Ty mi tak powiedziałeś to. Przestań mnie gonić, psychopato. Trzeba uważać na mojego ziomka. Pracodawcę właściwie chyba. Czy tam my jesteśmy pracodawcą? W każdym razie on się zdziwi, jak go spotkamy, bo wie, jak wygląda jego ziomo. Że trzeba tutaj uważać. No i ostrożnie, tak żeby nie widział, myślę, że jest git. Dobra, i możemy tutaj zanieczyścić całą wentylację. Co mi to da? Wszyscy umrą? Się obawiam się, że niekoniecznie, że to tak nie działa. O, czekaj, stop, zobacz, co tam się dzieje, chłopie. I pato teraz. Jo, cię kryńca. Ale widzowie, rozkminiliśmy, nie? Zajebiste to było. Dobra. Teraz Kerr Morgan. Możliwość utracona. Kluczowa postać jest niedostępna. Okej. Możliwość wykorzystana na koszt firmy. Elektryczny człowiek maszyna. Możliwość utracona to utracona. Na koszt firmy w takim razie musimy wykonać. Może to nam da... sprawić coś ciekawego. Na koszt firmy zatem. Schowaj w ogóle spluwę, bo ja tak nie mogę sobie ze spluwką wydupcać. Musimy... Co musimy? Jaka jest nasza misja? A w ogóle kurwa zajebiste festy, co zrobiliśmy. Wszyscy selulkają, elo. Dobra, teraz szybko, żeby tam się nikt kurwa nie zorientował, co się wydarzyło. Ale ty, się nałożyły dziwne te słowa. Dobra, zbadaj. Tu mamy jakąś karteczkę do zbadania. Zobacz informacje, znajdź przebranie pracownika hotelu. No to akurat będzie ciężkie. Znaczy, dużo tych pracowników, ale ciężko będzie akurat temu ziomkowi tutaj podwalić to. Bo tutaj jest dużo ochrony i tak dalej, także tu chyba sobie odpuszczę. I pójdziemy szukać gdzieś dalej, tak mi się wydaje. W każdym razie musimy znaleźć przebranie pracownika hotelu. Oni zazwyczaj niestety kurwa w dwójkę pracują i tak dalej. Znaleziono ciało. Oj, a to jest samica, to nie możemy. Musimy samca mieć. Nie przejdzie, jak przyjdziemy w tej... O kurwa. Alarm. Ale jajca.
A to nie jest przebranie pracownika? Kelner. Cel został zabezpieczony. Dupa. W takim razie chyba. O! Słuchaj. Musimy to zrobić po mojemu, czyli... O kurwa, przepraszam, bo ja... Jeszcze tu ktoś się mył, nie? Ale chujoza jest. Oni to wszystko poznajdują teraz. Szybko! Do szafy, 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 do szafy. Gdzieś tu była szafa, 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 szafa. Dobra, pakuj dupę tu, mnie nie denerwuj. Dobra, tu szybkie przebranko. Ale myślę, że to tak nie przejdzie niestety, że już się alarm włączył, tak, że już jest dupa, cel zabezpieczony będzie... O kurwa, ktoś tu idzie, ktoś idzie, ktoś idzie. Trzeba będzie to zrobić po mojemu. No to może nawet i lepiej, karabin snajperski, lecimy. Dobra, ja wam to zmontuję w takim razie, ten odcinek. Generalnie sprawa wygląda tak, że przed chwilą próbowałem zrobić to na głośno, ale kurwa jest tyle ochrony, że to jest niemożliwe do wykonania, naprawdę, jest strasznie ciężkie. Co prawda sprawia to nam, mi przynajmniej, mega dużo radości. Ale jest to kurwa bardzo ciężkie. Weźmy może się przebierzmy za kelnera. Oni tu będą poszukiwać mnie cały czas. Trzeba ostrożnie bardzo. I zrobimy to jednak kurczę tak jak trzeba zrobić, czyli po cichu. Wydaje mi się, że dobrym pomysłem jest udać się generalnie na górę. O, ktoś mnie widzi? Kto mnie widzi? Tutaj jest gości, co mi może widzieć, a bym chciał, żebym on poszedł dalej. Generalnie plan jest taki, udać się na górę, wziąć snajperkę widzowie i wtedy sobie ze snajpy nam gościa ściągniemy, pik. Będzie gituwa, nie? A oni budzą tych tutaj, co są nieprzytomni. Dobra, dawaj na górę, tu nikogo nie ma, kto mnie widzi, kto mnie zna? Nie, jest git. My musimy się udać, o jest ktoś, kurwa, przepraszam, przepraszam. Ja pierdolę, no nie wierzę. A? Pierdalam się tu. Git. Dobra, generalnie musimy się udać na trzecie piętro, bo na trzecim piętrze, słuchajcie, mam skrytkę ze snajpą. Wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł na załatwienie tego gagatka snajperką. Dobra, on sobie odpuścił, bo ten co mnie szukał. Niczego widzę na minimapie, ale chyba jest git. Odpuściłeś? O kurwa, nie... Oj, tu wszyscy mnie szukałem teraz, co? Nie no, to jest kurwa tragedia. Ciężka to misja, strasznie. Nie wiem, zepsułem z tym ciałem chyba, nie wiem. Znaczy, było to zajebiście zrobione, ale... Ale ostatecznie... Efektowne i fajne, ale mało efektywne, bo teraz mnie wszyscy kurwa szukają. Co to jest w ogóle, Tivik? Jo, czy kręca, co tam mają ciekawego? Zablokowane w hotel. Trzeba wykupić pakiet premium, żeby mieli odblokowane. Dobra, czyli jest gituwa, my jesteśmy Gucci, nie? Jest gituwa, dobra, musimy iść na następne piętro i wtedy na następnym piętrze musimy znaleźć snajperkę i z tej snajperki spróbujemy ściągnąć tamtego gościa, bo inaczej się tego widzowie, no, obawiam się, nie da ogarnąć. Próbowałem szczerze mówiąc, a jak my się dostajemy teraz na lewą? Nie. Proszę powiedz mi, że ja mogę teraz jakoś przejść na tą lewą stronę. Nie, to nie ten kompleks. Proszę, że mogę jakoś? Mogę, dobra, o Jezusie. Ja chyba jestem w niedozwolonym miejscu, mi się wydaje. Mogłem tą garotą go obezwładnić, bo tak jest kurwa za długo i ciężko i zaraz znajdę ciało. O kurwa. Dobra, szybkie przebranko. I w piździe mam to, że znajdę ciało, dobra. Oni mnie tu teraz nie szukałem, dobra, teraz mam pasa, lecimy. Jest pasik na wszystko. O kurwa, czytnik kart jest potrzebny, żeby tam wejść. Nie no.
Przecież to są kurwa jakieś żarty, nie? A nie, dobra, wejdę chyba tędy. Dobra, mamy to. Teraz szukamy mojej skrzyneczki. Ze snajperką. I coś zdziałamy z tą snajperką. O kurwa, żeby tam wejść potrzebuję czytnika gard. No błagam was, no. Ja ci kręca, kto będzie miał taki czytnik kart? Służba hotelowa? Zapis. Jesteśmy agentem 47, my się kurwa nie poddajemy. Przede wszystkim chuj z nią. Nie masz karty? Włącza alarm? Kartę bym chciał. Jak to nie masz sami co karty? Co ty jesteś za służbą hotelową? Aha, nieźle, że nie help. A bym to strzelił? Ja pierruper, nie, no nie wytrzymię. On będzie miał kartę? Nie ma. Tutaj, tędy mogę wejść? A, były otwarte, ale już nie są. Masz kartę? Kto w takim razie ma kartę, żeby tam wejść? Bo nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, jak ja bym się tam dostać w ogóle. Po co ja tu zadupcałem w takim razie? Nie, zaraz mi kurwa coś szlak trafi, nie? Nie ma co robić tego znowu na głośno, bo... Bo to się zapewne skończy w taki sposób, że mnie rozdupcą, no. Akurat tam potrzebuję tego, tak? Akurat tam potrzebuję karty. Wszystkich rozdupcam, kogo spotkam. Nie mam litości dla nikogo. O, ale mają tam imprezę, super. Bloody hell. Dobra, lecimy. No i w sumie nie wiedzą, kim ja jestem. Tak szczerze mówiąc. Prawda? No nie wiedzą za bardzo. Ta, tu jest luz w ogóle, nie? Chillera. To jest w ogóle, chłopie, nic się nie dzieje, nie? Nikt nie ma problemu do mnie. Dobra, to idziemy na dół, no. Spoko, obcy, proszę. Dobra, pakujemy się na dół w takim razie. No i zrobimy to w tak zwany klasyczny sposób. Podejdziemy, strzelimy mu w łeb i szybka ucieczka. Co się dzieje? Ktoś mnie widział? Nie, jest gituwa. Jest w miarę gites, nie? Ktoś tu może mnie widzę znać. Oj, cześć. A czemu? A myślałem, że przed chwilą miał chyba zaznaczone, że on też mnie będzie widział. Dobra, no. Czekamy, aż tamten sobie ziomo pójdzie. Co mnie potencjalnie może wiedzieć, kim jestem? O, już nie wie. Przed chwilą wiedział, już teraz nie wie, nie? Bo w szoku teraz. Że idźmy i do ewakuacji, do jakiegoś miejsca ewakuacji. Dobra, widzę sobie gościa, w ogóle nikt się tym kurwa nie przejął, co jest grane? Wcześniej to był chłop tak chroniony kurwa wszystkimi. Teraz tak osę mogę do niego strzelić? Szkoda, że nie zrobimy w tego bardziej finezyjny sposób, ale... ale musimy w taki niestety. Jusa nawa być, dobra. Ucieczka. Ktoś tu strzela do mnie jeszcze? Na razie nie. Mam nadzieję, że nie będzie. A cześć. Dobra. Biegnijmy. Koniec ofiar, dość ofiar. Wystarczy już, kurwa. Nieźle, że się za cywilem zasłaniasz. Przestań, nie trafiasz mnie. Kurwa, zbyt szybki. Dodżujemy. Elo. Dobra, jedna ofiara została, nie został chłop zabity, jest dobrze. No i gituwa, trochę wam tutaj wytnę, z tego względu, że no był taki fragment, w którym niestety nic się praktycznie nie działo, oprócz tego, że biegałem przez pyta siwil, zabija policja. Okej,
A wielokrotnych to nie, jedne postrzelenie akurat było w główkę. Ale lokalizacja była całkiem fajna. Fajna to, czy lokalizacja by była właśnie jakieś lotnisko, albo coś takiego, albo jakieś takie prawdziwe miejsce na świecie. Czy nie wiem, wieża Eiffla. Bo takie wille to... Nie wiem. Not by a long shot. Thomas Cross had billions in hidden offshore accounts. All stripped clean within hours of the kidnapping. Someone wanted the son dead to lure out the father. Someone smart enough to stay in the shadows while we did the wet work and the Highmores picked up the check. A shadow client. Someone got rich. The contract was just. That was a sound problem. I know you don't care about politics, 47. But ICA is neutral, or as has been. Can't allow ourselves to be manipulated. Besides, it's happened before. Italy, Morocco, Paris. All our clients got their intel the same way. Anonymous tips from a hidden source. Each contract perfectly legit, yet part of a grander design. I don't see the pattern. Somebody does. The board has asked us to chase down this shadow client, and our analysts are closing in as we speak. I know that tone. Someone's playing a game, 47. The question is, against whom? Nie wiem, ja tam lubię po prostu zabijać. Czy komputerowy. Zajebisty ten Hitman. Mękę dużo radości i sprawia, jak się chodzi i tak, nie wiem, satysfakcjonująco to jest, jak podchodzisz na pik. Lamusa. Zajebiste. No, udało się zabić na pewno w jeden fajny sposób. W sensie otruliśmy całe to. Tą trutką na jak to? Na owady jakieś. Wszyscy poszli spać, potem dobiliśmy gościa, także całkiem nieźle to wyszło, jeżeli chodzi o Jordana. No tutaj z tym Kenem to już było ciężej. No i niestety 18 cywilów też zabiłem, no ale myślę, że wyszło generalnie spoko. O, no właśnie, mogliśmy strzelić mu w głowę w kabinie nagraniowej. No mogliśmy trochę tutaj rzeczy zrobić, ale ważne też, że jedną rzecz wykonaliśmy. To było na tyle dzisiaj. Jutro też się postaram zrobić na tyle fajny odcinek, że pouczyć się trochę może, co tam mamy do wykonania i żeby mi powpadało to te pomysły do głowy. Na dzisiaj tyle, dzięki wielkie za obejrzenie, tak jak mówię, korzystam dzisiaj z jednego monitora, także jeżeli coś by było za głośno, ja bym był krzywo, za cicho, no to akurat muszę poczekać, aż przyjdzie przedłużka. No, przedłużka taka, nie przedłużka, tylko że zamiennik taki, nie, że jak to się, nie wiem, że wkładasz jedno, a masz drugie wyjście, nie wiem jak to się nazywa. Tyle, możecie wpaść na Twitcha.